Wjeżdżamy do jednego z najstarszych miast Mazowsza Zachodniego. Miasta, które łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Nasza miejscowość obchodzi w tym roku 645. rocznicę swego powstania. Witamy w Myszczanowie! Pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu Myszczanowa datowana jest na rok 1245. Książę Mazowiecki Konrad I wystawił wtedy w swojej osadzie Mussonow dokument, który nie dotyczył bezpośrednio spraw z nią związanych. Jednak to dzięki niemu miejscowość nad Okrzeszą wkracza na salony historii. Tak rozpoczynają się myszczanowskie dzieje. Jednak odkrycie w 1996 roku przy ulicy Cmentarnej mogiły z połowy XII wieku pozwala przypuszczać, że osadnictwo na tych terenach jest starsze o co najmniej wiek. Prawdopodobnie w tym czasie znajdował się w Myszczanowie dwór książęcy, z którego władca Mazowsza korzystał, gdy polował w okolicznych puszczach. W 1324 roku w źródłach pisanych pojawia się informacja o miejscowym kościele, czyli w tym czasie Myszczanów był już znaczącą osadą księstwa mazowieckiego. Jednak najistotniejsza dla nas jest data 1377, gdy o Myszczanowie napisano już jako o mieście. Przyjmuje się, że prawa miejskie nadał Myszczanowowi panujący w tym okresie książę mazowiecki Ziemowit III. Nie zachował się żaden wizerunek tego władcy. Jego graficzne wyobrażenie zawdzięczamy słynnemu rysownikowi, pisarzowi i karykaturzyście, jednemu ze sławnych ludzi ziemi myszczanowskiej, Szymonowi Kobylińskiemu, jaki dzięki swemu talentowi uzupełnił matejkowski poczet królów i książąt polskich. Tak wygląda dzisiejsze centrum Myszczanowa. Miasta niewielkiego, ale niebywale dynamicznie się rozwijającego, które na przełomie XX i XXI wieku zasłużyło sobie na przydomek Tygrysa Mazowsza. Melodia, jaką słyszymy w tle, to hejnał miejski, skomponowany przez zmarłego w 2021 roku kapelmistrza miejscowej orkiestry Dętej OSP Jacka Zielonkę. Myszczanów w swojej blisko 800-letniej historii przechodził różne koleje losu, które były odbiciem dziejów Mazowsza. Na karty historii wkroczył całkowicie przypadkowo, we wspomnianym już 1245 roku. Do czasu lokacji miasta znaczenie osady było niewielkie. Jednak jej rolę powiększało dogodne położenie przy drodze z Rawy do Sochaczewa, ówczesnych najważniejszych ośrodków administracyjnych na zachodnim Mazowszu. Droga ta była jednym z niewielu przejść przez bagniste puszcze, położone równoleżnikowo na południe od Bzury. Dziś także miasto ma wyjątkowo korzystną lokalizację na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. To dzięki temu położeniu i aktywnej postawie władz samorządowych udało się pozyskać wielu inwestorów, którzy stworzyli dzielnice przemysłowe na obrzeżach Myszczanowa. Suma inwestycji w mieście już dawno przekroczyła astronomiczną kwotę miliarda euro. Myszczanów to też nowoczesne przedsięwzięcia na miarę XXI wieku. Słyniemy z geotermii, dzięki której ogrzewamy miasto gorącą wodą pozyskiwaną z głębokości 1,5 km. Woda ta jest słodka, co jest ewenementem na skalę całego kontynentu. Tylko Myszczanów i bawarskie Erding dysponuje słodkimi wodami geotermalnymi. Pojawienie się geotermii pozwoliło na wybudowanie kompleksu basenów miejskich zwanych termami. Tu można skorzystać z właściwości, takie trudne słowo? Balneologicznych. Balneologicznych wód geotermalnych. Jesteśmy? Na termach Myszczanów. Santago jest pierwszym etapem parku rozrywki Park of Poland. Największym tego typu obiektem w Europie. Tropikalny park wodny z jego atrakcjami kosztował około 150 milionów euro i zapewnia blisko 600 miejsc pracy. W hali Santago rośnie prawdziwie tropikalny las składający się z 300 palm, a łączna długość 32 zjeżdżalni wodnych wynosi aż 3,2 km. Otwarcie Santago miało miejsce 20 lutego 2020 roku. Docelowo Park of Poland ma zająć blisko 400 hektarów. Santago to największa atrakcja ziemi myszczanowskiej. Olbrzymi kompleks basenowy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Deep Spot oferuje atrakcje dla początkujących, a także dla zaawansowanych nurków. Można tu uczyć się nurkowania, a także udoskonalać swoje umiejętności. Tu nie ma miejsca na kompromisy. Ponad 45 metrów głębokości, idealnie przejrzysta, ciepła woda, podwodne jaskinie i wrak na dnie. Tej przygody trzeba zakosztować. Deep Spot to najgłębszy basen dla nurków w Europie. Obowiązkowy punkt wycieczki po Mszczanowie. Tego miejsca nie można pominąć. Wróćmy jednak do historii. Lokacja miasta Mszczanowa nastąpiła około roku 1377. Nie zachował się akt lokacyjny, ale to właśnie z tego roku pochodzi dokument, w którym po raz pierwszy Mszczanowie napisano jako o mieście. Natomiast po kolejnych 100 latach, dokładnie w 1476 roku, miasto zostaje wcielone do korony. Mszczanów staje się w tym okresie siedzibą niewielkiego, obejmującego 405 km2 powiatu mszczanowskiego. Wchodził on w skład ziemi sochaczewskiej i województwa rawskiego. W powiecie mszczanowskim znajdowały się następujące miejscowości: Izdebno, Grodzisk, Kuklówka, Radziejowice, Żuków, Zator, Korabiewice, Adamowice, Jeruzal, Zawady, Chojnata, Osuchów i wiele pomniejszych wsi. Ten czas aż do potopu szwedzkiego sprzyjał rozwojowi Mszczanowa. Specyficzne położenie miasta na trakcie śląskim, jako ostatniego miasta przed Warszawą, która sukcesywnie zyskiwała na znaczeniu aż do czasu zastania stolicą, rodziło przez wieki daleko idące konsekwencje. W okresach pokoju położenie to generowało rozwój Mszczanowowi, zaś w okresie wojennym było dla niego przyczyną poważnych problemów. Wystarczy wspomnieć, że wszystkie wielkie wrogie armie, które parły na Warszawę z zachodu, za swój punkt wyjścia do ataku na nią obierały nasze miasteczko. Tak było w 1795 roku, kiedy to właśnie z Mszczanowa wymaszerowała armia pruska, aby w ramach trzeciego rozbioru dokonać zajęcia polskiej stolicy. Podobnie było w roku 1809, kiedy to armia austriacka starła się z wojskiem księstwa warszawskiego w Raszynie. To oczywiście Mszczanów był dla niej punktem wyjścia. Nie inaczej było też w roku 1939, ale o tym, jak wyglądały losy Mszczanowa podczas tragicznego września, powiemy za chwilę. Cofnijmy się jeszcze do XVI stulecia, aby opowiedzieć o tym, co w tym czasie poważnie zahamowało rozwój naszego miasta. Miasto w XVI wieku zostało oddane najpierw dzierżawę dożywotnią, a potem w dziedziczne władanie rodzinie Radziejowskich, właścicieli sąsiednich dóbr Radziejowice. Radziejowscy dbali przede wszystkim o własne interesy i przez nadmierny fiskalizm obniżali możliwości rozwoju miasta nad Okrzeszą. Zaradni mszczanowianie, pomimo wielu trudności, dbali jednak o swoją miejscowość i mieli na tym polu wcale niemałe sukcesy. Wystarczy wspomnieć, że w drugiej połowie wieku XVIII Mszczanów miał procentowo więcej wybrukowanych ulic niż położona w odległości niecałych 50 km stolica. Na ulicach Mszczanowa ustawiane też były latarnie, które były w tym okresie wyrazem postępu i nowoczesności. Podsumujmy teraz, co pomimo korzystnego położenia i gospodarności mszczanowian hamowało rozwój miasta. Po pierwsze, nadmierne obciążenie podatkami mieszczan przez ród Radziejowskich, wojny przetaczające się przez teren Mazowsza, a także pożary, które cyklicznie nawiedzały naszą miejscowość. Stąd też tak silne, lokalne tradycje strażackie. Drewniana zabudowa, jaka dominowała w Mszczanowie, była bardzo podatna na zniszczenie, jakie niesie ze sobą żywioł ognia. Wraz z rozpoczęciem zaborów Mszczanów przestaje też być siedzibą powiatu. Degradację miasta przypieczętował natomiast ostatecznie fakt przeprowadzenia w XIX wieku kolei warszawsko-wiedeńskiej poza jego terenami. Przebieg kolei wyznaczono w okolicach sąsiedniej Rudy Guzowskiej, co przyczyniło się następnie do powstania przemysłowego Żardowa. Bliskość tak dużego ośrodka przemysłowego nie sprzyjała rozwojowi Mszczanowa. Miasto próbowało wprawdzie oprzeć swoją egzystencję na wielowiekowych tradycjach rzemieślniczych, jednak niewielkie rodzinne zakłady nie mogły w znaczący sposób wpłynąć na przyspieszenie jego rozbudowy i skutecznie konkurować z szybko rosnącym w siłę uprzemysłowionym sąsiadem. Mszczanowianie nie składają jednak broni i pomimo przeciwności losu dbają o swoją miejscowość. Próbują się rozwijać. Miasto czerpie swoją siłę z położenia na tradycyjnej drodze w kierunku Śląska. Druga RP buduje tak zwaną Szosę Piotrkowską, która jest najnowocześniejszą drogą ówczesnej Polski. To nią z Warszawy do Spały jeździ wielokrotnie prezydent Mościcki. Przejeżdża wtedy przez centrum Mszczanowa ulicami Warszawską oraz Rawską. Dwudziestolecie międzywojenne przynosi również miastu elektryfikację.
prąd popłynął do mszczanowskich domostw w 1929 roku. Ten historyczny moment został uwieczniony na fotografii wykonanej pod zabytkową stacją trafo, która o mało nie została wyburzona w roku 2020. Obronili ją miejscowi pasjonaci historii, którym udało się przekonać władze samorządowe, że ten niepozorny zabytek jest naprawdę cenny. Każdy zabytkowy obiekt w Mszczanowie jest na wagę złota. Z racji wojennych tragedii, a także licznych pożarów, o których już wspominaliśmy, wiekowe miasto ma naprawdę zadziwiająco mało zabytków. Kto chce dotknąć historii miasta zapisanej w kamieniu, a właściwie w lokalnej cegle, musi koniecznie zobaczyć XIX-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela z przyległą do niego plebanią, dworek zwany kaflarnią przy ulicy Żardowskiej, dom rodziny Maklakiewiczów i willę doktora Zarochowicza przy ulicy Kościuszki, XIX-wieczny młyn na ulicy Młynarskiej, miejscowe cmentarze przy ulicy Maklakiewicza i Dworcowej oraz żydowski Kirkut. Na terenie gminy Mszczanów warto też zobaczyć pałac rodziny Platerów oraz XIX-wieczny kościół w Osuchowie i XVIII-wieczną drewnianą świątynię w Ludkówce. Po tych wszystkich zabytkach oprowadzi nas teraz pani Barbara Gryglewska, radna, wielbicielka historii i współzałożycielka dwóch lokalnych izb pamięci. Naszą wycieczkę czas rozpocząć. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, największy i najwspanialszy zabytek ziemi mszczanowskiej. Datę wybudowania pierwszej świątyni w Mszczanowie trudno ustalić, bo brak jest odpowiednich źródeł historycznych. Pierwsze wzmianki o kościele we wsi książęcej Mszczanów znalazły się w aktach archiwum kapituły poznańskiej w 1324 roku. Pomiędzy 1430 a 1440 rokiem z inicjatywy księcia mazowieckiego Ziemowita IV wybudowano w mieście wspaniały kościół murowany z cegieł, który uległ zniszczeniu w czasie pożaru miasta w nocy z 15 na 16 sierpnia 1800 roku. Po tym tragicznym wydarzeniu przez wiele lat odprawiano nabożeństwa w drewnianej kaplicy postawionej wśród zwalisk spalonej świątyni. Budowę obecnego kościoła, murowanego w stylu toskańskim, rozpoczął ksiądz proboszcz Władysław Polkowski. W dniu 11 maja 1862 roku arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny-Feliński w obecności licznego duchowieństwa z biskupem sufraganem i hrabią Platerem oraz kilkoma tysiącami wiernych dokonał poświęcenia kamienia węgielnego w budującej się świątyni pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. W 1863 roku wybucha powstanie styczniowe. Dalsze prace przy budowie po zsyłce księdza Władysława Polkowskiego na Sibir do Irkucka prowadzi jego następca, ksiądz proboszcz Marcin Polkowski w latach 1864-1886. Kościół jest murowany, jednonawowy, długi na 39 metrów, a szeroki na 12 metrów. Kryty blachą, sufit jest drewniany, pokryty tynkiem i ozdobiony polichromią z 1914 roku. Świątynia wybudowana w drugiej połowie XIX wieku, uroczystej konsekracji doczekała się dopiero w roku 1973. 4 listopada dokonał jej kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Kirkut, cmentarz żydowski, XVIII-wieczny zabytek. Tu pochówki trwały do 1940 roku. Kirkut powstał w XVIII wieku. Pochówki na jego terenie odbywały się do chwili wywiezienia miejscowych Żydów do warszawskiego getta. Pod koniec XX wieku nekropolia została odrestaurowana. Prace konserwatorskie zostały sfinansowane przez Renatę Singer, której ojciec pochodził z Mszczanowa, oraz przez rabina Singera, potomka rodu mszczanowskich rabinów. Na terenie Kirkutu zachowało się kilkadziesiąt macew pogrupowanych w kwatery męskie i żeńskie. Najstarsza z ocalałych macew pochodzi z 1772 roku. W południowo-zachodniej części Kirkutu odbudowano ohel, w którym spoczywają szczątki zmarłego w 1873 roku Arona Kochena ze Mszczanowa, syna Mojżesza, przewodniczącego sądu rabinicznego w Nadarzynie. Mszczanów był znanym ośrodkiem hasydyzmu. Jakow Dawid Kalisz założył tu lokalną dynastię cadyków. Grupy hasydów utożsamiających się z dynastią Amszinów istnieją do dziś w Jerozolimie i Nowym Jorku. Często przyjeżdżają oni do Mszczanowa i odwiedzają Kirkut, który stał się dla nich miejscem szczególnym, gdyż kryje szczątki wspomnianych rabina nadarzyńskiego, Arona zmarłego w 1873 oraz Jakuba Dawida Kalisza zmarłego w 1878 roku.
Najstarsza wzmianka o Suchowie została zapisana w kronice Jana Długosza. Dotyczyła ona pobytu w tej miejscowości króla Władysława Jagieły w grudniu 1410 roku. W XV wieku o Suchu wraz z drewnianym dworem i okolicznymi gruntami należał do rodziny Radziejowskich. Pałac w stylu neorenesansowym w miejsce drewnianego dworu został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku przez Feliksa Wołowskiego. W latach 1893-1899 jego właścicielką była córka Feliksa Jadwiga Aleksandra Jasieńska. Około 1899 roku majątek wraz z zespołem pałacowo-parkowym kupił Michał Tyszkiewicz jako posag dla córki Joanny Janiny, żony Edwarda Broel-Platera. W latach 1918-1927 dobudowano do pałacu dwa boczne aneksy, portyk z tarasem i zmodyfikowano wnętrza. W 1928 roku po śmierci Joanny Platerowej pałac przypadł Izabeli Platerównie, która pozostała jego właścicielką do roku 1944. Dekretem reformy rolnej zespół pałacowo-parkowy przeszedł na własność Skarbu Państwa. Mieściły się tutaj kolejno szkoła podstawowa, urząd pocztowy i mieszkania prywatne. W 1982 roku minister kultury i sztuki przekazał pałac w Osuchowie do odbudowy i użytkowania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Kościół parafialny w Osuchowie pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika. Kościół w Osuchowie został zbudowany w połowie XIX wieku. Jego fundatorem był hrabia Wołowski. Zabytkowa świątynia przed dwoma dekadami została poddana generalnemu remontowi. Proboszcz parafii Osuchów, ksiądz Marian Lipski, który zmarł w 2005 roku, wzmocnił też skarpę, na której stoi kościół i wybudował wokół niej drogę krzyżową narodu polskiego. Poszczególne stacje tej drogi krzyżowej nawiązują do wybranych wydarzeń z historii naszego kraju. Pracom konserwatorskim został również poddany znajdujący się przy świątyni grób dawnego właściciela dóbr osuchowskich, budowniczego pałacu i samego kościoła, hrabiego Wołowskiego. Tuż obok grobu wystaje spod ziemi dziwny głaz, na którego powierzchni widać wyraźny odcisk dziecięcej stopy. Odcisk ma czarną, połyskliwą barwę i nigdy nie porasta mchem, który jest widoczny na pozostałej części kamienia. Jak głosi legenda, ślad ten pozostawiła dla swej matki zmarła córka, jako dowód na to, że trafiła do nieba i nie cierpi po śmierci. Rozpaczająca po stracie ukochanego dziecka matka o pozostawionym dla niej znaku miała się podobno dowiedzieć we śnie. Z samego rana przyszła więc pod kościół, a gdy odnalazła odcisk, ból jej został ukojony. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Ludkówce. Przepiękny, XVIII-wieczny zabytek położony w urokliwej leśnej otulinie. Ludkówka jest bardzo interesującym miejscem gminy Mszczonów. Niewątpliwym atutem tej niewielkiej wsi położonej w odległości 9 km na wschód od Mszczonowa, oprócz pięknych lasów, jest zabytkowy modrzewiowy kościół. XVIII-wieczna świątynia w Ludkówce to prawdziwa perła architektoniczna. W ciągu ostatnich lat dzięki staraniom proboszcza Zbigniewa Chmielewskiego oraz parafian przeszła ona szereg remontów. Dziś podziwiać ją można w pełnej krasie. Jej główny ołtarz przedstawia Świętą Trójcę. Ten przepiękny zabytek, tak jak i cała świątynia, niedawno przechodził renowację. Jakież było zdziwienie konserwatorów, gdy podczas przeprowadzanych prac odkryli, że ołtarz został przywieziony do podmyszczonowskiej wsi z jednej z warszawskich świątyń. Co więcej, prawdziwą sensacją okazały się ustalenia dotyczące autora imponującego dzieła sztuki. Okazało się, że ołtarz został wykonany przez tego samego artystę, który jest autorem słynnego gdańskiego Neptuna. Ludkowiecki ołtarz zaprojektował sam Abraham van den Blok, reprezentant końcowej fazy manieryzmu niderlandzkiego w rzeźbie gdańskiej, którego ostatnie dzieła cechuje już typowy barok. Cmentarz parafialny zwany Starym, pamiętający początki istnienia miejscowości. Stary cmentarz w Mszczonowie to świadek wiekowych dziejów miasta. Tu chowano mieszkańców od chwili powstania miejscowości. Do jego najpiękniejszych zabytków należą kaplica cmentarna zlokalizowana w północno-zachodnim rogu nekropolii, a także szereg grobów, jakich pomniki wykonano w Piaskowcu. Na szczególną uwagę zasługują mogiły księży w centralnym punkcie cmentarza, w tym nagrobek księdza Ignacego Polkowskiego, budowniczego mszczonowskiego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, jaki odrestaurowany został dzięki funduszom zebranym w ramach kwesty Ratujmy Skarby Mszczonowskich Nekropolii, prowadzonej co roku 1 listopada przez Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne. XIX-wieczny dworek,
niezwykle zdobny, zwany potocznie kaflarnią. Jego nazwa pochodzi od fabryki kafli, jaka niegdyś działała na jego tyłach. Kaflarnia to potoczna nazwa XIX-wiecznego dworku stojącego w Mszczanowie przy ulicy Żardowskiej. Jest to jedna z nielicznych mszczanowskich budowli, jaka przetrwała wojenną zawieruchę. Do dziś zachwyca swym niepowtarzalnym pięknem. Jej stylizowana na barok elewacja przyciąga spojrzenia osób przejeżdżających przez miasto. Wiele uroku obiekt zyskał po przeprowadzonych na początku obecnego wieku pracach renowacyjnych. Warto zaznaczyć, że remont dokonany został samodzielnie przez jej obecnych właścicieli, rodzinę Czarneckich. W chwili obecnej dworek służy jako obiekt mieszkalny. Jego historia wiąże się nierozerwalnie z fabryką kafli, jaka przed laty działała na jego tyłach. Fabryka powstała około roku 1880. Produkcja w niej prowadzona była do wybuchu I wojny światowej. Wiadomo, że w 1890 roku jej właścicielem był Leon Branicki, a w 1913 roku Aleksander Drucki-Lubecki. Kamienica, w jakiej znajduje się jedna z dwóch mszczonowskich izb pamięci, to wyjątkowy świadek historii Mszczonowa. Siedziba najsłynniejszego rodu naszego miasta. Tuż za nią stoi willa rozstrzelanego przez Niemców w 1939 roku lekarza Stanisława Zarachowicza. A jeszcze dalej przy ulicy Młynarskiej wznosi się imponujący XIX-wieczny młyn motorowy, jaki zachował się do czasów współczesnych, z całym historycznym wyposażeniem. Kamienica stojąca naprzeciwko kościoła parafialnego na rogu ulic Kościuszki i Żardowskiej została pobudowana w wieku XIX. Na początku XX wieku zamieszkiwali ją przedstawiciele najznakomitszego rodu Mszczonowa, rodu Maklakiewiczów. W tym słynny kompozytor Jan Adam Maklakiewicz. Na ścianie bocznej kamienicy znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona jego pamięci. Obecnie na parterze budynku zlokalizowano Izbę Pamięci rodziny Maklakiewiczów, jaką zarządza Gminne Centrum Informacji. Ulicę Kościuszki, przy której stoi omawiany budynek, można nazwać mszczonowską starówką. Zaraz za kamienicą Maklakiewiczów znajduje się oczekująca na prace remontowe willa przedwojennego doktora Stanisława Zarachowicza, a około 50 metrów dalej przy ulicy Młynarskiej wznosi się XIX-wieczny młyn motorowy, który na początku swego istnienia napędzany był maszyną parową. Wszystkie trzy obiekty będą w przyszłości tworzyć kompleks historyczno-edukacyjny służący do edukowania młodego pokolenia i propagowania dziejów ziemi mszczonowskiej. Plebania parafii Farnej, skromna, a zarazem dostojna, o pięknym, klasycznym kształcie. Wybudowano ją w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni. Mszczonowska plebania to jeden z nielicznych zabytkowych budynków znajdujących się w mieście. Została ona wybudowana w XIX stuleciu. Przetrwała wojnę, gdyż stacjonowali w niej niemieccy żandarmi. W styczniu 2006 roku wybuchł w niej pożar, który strawił niemalże całe poddasze. Na szczęście szybka reakcja straży pozwoliła zapobiec całkowitej tragedii. Obiekt został ugaszony, a następnie wyremontowany. Tradycyjnie zamieszkuje w nim proboszcz kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, który jest dziekanem dekanatu mszczanowskiego. Obok zabytkowej plebanii postawiony został nowy budynek parafialny, w jakim zamieszkują wikariusze parafii Farnej. Kontynuując naszą wycieczkę po zabytkach ziemi mszczanowskiej, warto zrobić sobie przejażdżkę rowerową szlakiem dawnych szlacheckich siedzib. W Gnojnie, Badowo-Mściskach, Badowo-Dańkach i w Piekarach. Niestety obiekty nie są dostępne do zwiedzania. Gnojna i Badowo-Dańki uległy zniszczeniu, natomiast Piekary i Badowo-Mściska są własnością prywatną. Nasi przodkowie przemieszczali się pomiędzy nimi konno lub bryczkami. My, dbając o nasze zdrowie, preferujemy dziś czar dwóch kółek i dla zachowania kondycji zaraz z Piekar przemieszczamy się do pobliskich lasów osuchowskich, gdzie gdyby nie wybuch II wojny światowej, powstałby kompleks sanatoryjny, jaki chciał tu sfinansować kapitał szwedzki, z racji zupełnie wyjątkowych walorów klimatycznych. Gmina Mszczonów obejmuje swym zasięgiem bardzo ciekawe tereny rekreacyjne i tereny zielone. Prawdziwym skarbem jest rezerwat Grądy Osuchowskie, w którym z racji specyficznego położenia w najwyższym punkcie Niziny Mazowieckiej panuje klimat zbliżony, i tu uwaga, do klimatu sudeckiego.
Rezerwat leśny częściowy Grondo Osuchowskie został utworzony w 1982 roku. Jego powierzchnia wynosi blisko 100 hektarów. Grondo Osuchowskie znajdują się na terenie leśnictwa Osuchów, które wchodzi w skład nadleśnictwa Grójec. Rezerwat został utworzony w celu ochrony różnorodnych zbiorowisk grondowych oraz boru bagiennego o charakterze reliktowym. Nazwa rezerwatu pochodzi od panujących na terenie uroczyska zespołów leśnych. Typowe dla grondów są m.in. dęby, graby, jesiony, lipy, wiązy i klony. Osuchów leży aż o 100 metrów wyżej niż Warszawa. Z tego powodu jego okolice zwane są Dachem Mazowsza albo Małymi Sudetami. W rezerwacie Grondo Osuchowskie można znaleźć kilka gatunków roślin typowych dla Sudetów. Gmina Mszczonów nie jest obszarowo zbyt rozległa. Można więc ją też zwiedzać, korzystając z treningu Nordic Walking. Piotr zachęcał do korzystania z leśnego klimatu Grondów Osuchowskich, a my preferujemy atrakcje wodne. Tu mszczonowianie latem plażują, a zimą morsują. Stawy Świętej Anny to tereny rekreacyjne Mszczonowa. Przepiękne dwa zbiorniki wodne położone pośród lasów zaledwie 4 km od miasta zachwycają swoim niepospolitym pięknem. Można tu miło spędzić czas, skorzystać z plaży, a także pospacerować po okolicznych lasach. Dla grup zorganizowanych jest też wyznaczone miejsce do rozpalenia ogniska. Patronką stawów jest Święta Anna, której figura wznosi się nad większym z dwóch zbiorników. Pierwsza kapliczka Świętej Anny postawiona została w XVIII wieku. Obecnie nie ma już po niej nawet śladu. Zabytkowa figura spłonęła w latach 60., a jej późniejszą kopię skradziono. Obecna kapliczka różni się od pierwowzoru niemalże wszystkim. Historyczna figura zachowała się jedynie na zdjęciach z lat 20. ubiegłego wieku, które przechowane zostały w albumie Państwa Polaków z Badową Ścisk. Istnieje legenda, zgodnie z którą kapliczkę postawiono na pamiątkę bitwy z okresu Konfederacji Barskiej, w której wojska polskie pod wodzą generała Sawy, z pochodzenia kozaka, starły się z wojskami carskimi. Generał został w niej ranny, a później ukrywał się w okolicach Mszczonowa. Historię tę hrabia Henryk Grzewuski opisał w swoim opowiadaniu Sawa, zamieszczonym w zbiorze zatytułowanym Pamiętniki Soplicy. Skoro już zakosztowaliśmy zielonych atrakcji ziemi mszczonowskiej, odpoczęliśmy i nabraliśmy sił, to pora powrócić na historyczny szlak. Zgłębiając dzieje Mszczonowa, szczególnie wiele uwagi należy poświęcić najtragiczniejszemu okresowi jego historii. Druga wojna światowa przyniosła wręcz kres istnienia miasta. Zniszczenia Mszczonowa procentowo przewyższały wojenne straty Warszawy. Oczywiście nie można porównywać warszawskiego Morza Gruzów do niewielkiego mszczonowskiego jeziorka, jednak liczby mówią same za siebie. 85% zabudowy Mszczonowa zniknęło. Większość zniszczeń dokonana została już w roku 1939. Miasto było bombardowane od 6 września. To właśnie tu bomby spadły na stacjonujący wtedy w przykościelnym parku sztab Armii Łódź. 8 września do Mszczonowa wjechały pierwsze niemieckie czołgi. Jednak w nocy z 10 na 11 września wydarzyła się rzecz niezwykła. Wycofujący się w tylnej straży Armii Łódź, sieracki 31. Pułk Strzelców Kaniowskich odbił miasto. Jego żołnierze okrążyli Mszczonów i wybili oddziały 16. Korpusu Pancernego Wehrmachtu niemalże do nogi. Zwycięstwo podkomendnych podpułkownika Wincentego Wnuka było całkowite. Co prawda nie miało ono znaczenia strategicznego, ale przyjmuje się, że bitwa mszczonowska opóźniła zdobycie Warszawy o całe 2 dni. Niemcy, przerażeni tym, co wydarzyło się w Mszczonowie i pokryło się w czasie z uderzeniem generała Kutrzeby nad Bzurą, sądzili, że mają do czynienia z potężną polską kontrofensywą. Pamiętamy o tym zwycięstwie do dziś. Imię Strzelców Kaniowskich nosi miejscowy chówiec ZHP oraz lokalna grupa rekonstrukcji historycznej. Wiele o wrześniowych historiach dowiedzieć się można w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Tu gromadzimy wszystkie skarby z przeszłości Mszczonowa i okolic. W izbie są 3 pomieszczenia ekspozycyjne. Pierwsze wypełniają pamiątki z września 1939 roku. Drugie poświęciliśmy głównie tematyce naszego rzemiosła, a w trzecim dominują lokalne sławy. W Izbie Pamięci zgromadzono pamiątki dotyczące wrześniowych walk w mieście i jego okolicach. Są też zabytki świadczące o bogatej rzemieślniczej tradycji Mszczonowa, a także organizacji, jakie działały na jego terenie.
a szczególnie Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Imponująco wygląda sala sław ziemi mszczanowskiej oraz sala ogólnomiejska. W gablotach izby znaleźć można zabytki z I wojny światowej. Osoby odwiedzające Izbę Pamięci na pewno dowiedzą się również, co działo się w okolicach Mszczanowa w okresie Powstania Styczniowego. Żeby poznać i zaprzyjaźnić się z historią Mszczanowa, trzeba koniecznie odwiedzić kamienicę przy ulicy Kościuszki. Kolejnym miejscem, gdzie można poznawać dzieje miasta, jest Izba Pamięci rodziny Maklakiewiczów. Tu znaleźć można wszystko, co jest związane z niebywale uzdolnionym artystycznie rodem, który jest prawdziwą chlubą ziemi mszczanowskiej. W głównej sali izby zgromadzono pamiątki m.in. po kompozytorach Janie Adamie Maklakiewiczu i jego bracie Franciszku Izbickim Maklakiewiczu. Natomiast fani polskiego kina na pewno zainteresują się ekspozycją dotyczącą niezapomnianego aktora Zdzisława Maklakiewicza. Koniecznie trzeba odwiedzić to klimatyczne miejsce wypełnione artystyczną atmosferą. W tym roku obchodzimy 645. rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. Jest ono niezwykłe i warto go odwiedzić. Zapraszamy do naszych izb pamięci. Zapraszamy do skorzystania z naszych nowoczesnych obiektów serwujących niezapomniane atrakcje wodne. Zapraszamy do Mszczanowa!